Hyundai. Wiecie w ogóle, co to znaczy? Nazwa pochodzi od słów Hyun, zakładając, że tak to się wymawia, i oznacza nowoczesny, i Dai, czyli era lub czas. Tłumaczyć możemy to jako era nowoczesności. Dalej jest już i30, ale to ani się fajnie nie tłumaczy, ani nic nie znaczy. Kiedyś Hyundai to fajnie nazywał samochody. Pony, Akcent i tak dalej. Ale i30 to świetny model, aby sprawdzić tę erę nowoczesności, bo to właśnie od niego w 2007 roku Hyundai zaczął nazywać swe samochody poprzez literkę i cyferki. A przede wszystkim można powiedzieć, że to właśnie od niego rozpoczęła się ta era nowoczesności i boom na auta tej koreańskiej marki. Pytanie jednak, jak ta era nowoczesności sprawuje się w 2023 roku? Nie pozostaje nic, tylko sprawdzić. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. A że jest to pierwszy test, który nagrywam w 2023 roku, to chciałbym z tej okazji życzyć Wam wszystkiego, co najlepsze. Przede wszystkim dużo zdrówka, bo resztę to się jakoś ogarnie. Może jeszcze, żebyście w tym roku jeździli samymi fajnymi samochodami. I pamiętajcie, żeby nie strzelać granatnikiem w biurze i będzie wszystko dobrze. Ale przechodzimy do dzisiejszego pacjenta, czyli i30. Miałem ten samochód na testach już i w wersji kombi, i w wersji fastback, i z manualną skrzynią, i z automatyczną skrzynią. Miałem pełną N-kę, która w ogóle była jednym z najlepszych samochodów, jakie testowałem w ubiegłym roku, przynajmniej dla mnie. Nie miałem natomiast ani razu hatchbacka. Wydawać by się mogło, że to nie jest jakaś duża zmiana, no troszkę różni się tył. Ale w przypadku tego samochodu nie do końca. O czym za chwilkę. Ale mimo tego, że są już na kanale te filmy, to było to już dość dawno, więc założenie jest takie, że w pewien sposób je pomijamy i robimy taki pełny test. I standardowo zaczynamy od tego, co możemy w i30 znaleźć pod maską, tym bardziej, że mamy nowy rok, nowy cennik i wygląda to tak. i30 hatchback dostępny jest z dwoma jednostkami benzynowymi. Pierwsza to 1.0 turbo, jest to silnik trzycylindrowy o mocy 120 koni mechanicznych i połączyć możemy go z manualną lub automatyczną skrzynią biegów. Natomiast drugi wariant to turbo doładowany silnik 1.5 o mocy 160 koni mechanicznych, tutaj już 4 cylindry, i połączyć możemy go z 6-biegową inteligentną manualną skrzynią biegów lub 7-biegowym automatem. Warto też zaznaczyć, że napęd ten wyposażony jest w układ miękkiej hybrydy. Ja do testu otrzymałem ostatnią pozycję z cennika, czyli mamy tu turbo doładowane 1.5 o mocy 160 koni, czyli silnik benzynowy wspomagany 48-woltowym układem miękkiej hybrydy. A moc na przednie koła przekazywana jest za pośrednictwem 7-biegowej dwusprzęgłowej skrzyni biegów DCT. O niej za chwilę, ale żebyście mieli pełną wiedzę, to wariant ten dysponuje momentem obrotowym na poziomie 253 Nm, a do 100 km na godzinę rozpędzimy się w 8,6 sekundy. No i oczywiście jest to wersja N-Line, czyli topowa, a może lepszym określeniem byłoby najbardziej sportowa. Pomijając oczywiście oddzielny wariant, czyli Hyundai i30N. I teraz czemu ja zacząłem od tej ery nowoczesności? Bo tutaj mamy punkt, z którym mi się Hyundai aktualnie najbardziej kojarzą i to jest taka rzecz, którą ja osobiście bym zmienił. Bo zobaczcie, mamy Kia i mamy Hyundai, jeden koncern. I tak jak obydwie marki, to są już dzisiaj świetne silniki, fantastyczne skrzynie, bardzo dobre układy jezdne, nowoczesne multimedia i tak dalej, mógłbym tak jeszcze długo. To ile w przypadku Kii, mogę też powiedzieć, świetne materiały, świetne spasowanie i też atrakcyjny środek, to ja mam jeden problem z tym ostatnim w przypadku Hyundai'a, szczególnie Hyundai'a i30. I to jest moje największe zastrzeżenie do tego samochodu i właśnie od tego zaczynam. Bo według mnie to jest jedyną rzeczą, która dzisiaj troszkę nie przystaje do całości, jaką ogólnie tworzy Hyundai i30. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, te materiały spasowane są dobrze. Co więcej, w dotyku są miękkie i całkiem przyjemne. Natomiast moje zastrzeżenie dotyczy tego, jak one wyglądają i jakie po prostu sprawiają wrażenie. Może jeszcze troszkę inaczej, żeby było jasne, co chcę powiedzieć. Jak wsiądziecie tutaj z jakiegoś 10-letniego samochodu, to pewnie powiecie, że jest ok. Ale jak przesiądziecie się, nie wiem, z Peugeota 308 czy z Mazdy 3, to bardzo szybko zauważycie, o czym mówię.
Na szczęście dotyczy to tylko wnętrza, bo z zewnątrz ten samochód, moim zdaniem, wygląda bardzo fajnie. I to w zasadzie w każdej wersji, bo każda ma coś w sobie. A jako, że wszystkie wersje już gościły, tak jak powiedziałem, to przechodzimy konkretnie do wersji hatchback. Zacznijmy od miejsca we wnętrzu. Na nogi jest go w miarę wystarczająco, ja mam 182 cm, siedzę sam za sobą. A nad głową może nie jest to jakaś potęga, ale ja się mieszczę, głową w dach nie uderzam, także jest ok. Pierwszą różnicę zauważymy natomiast w bagażniku, który w wersji z miękką hybrydą ma 357 litrów, natomiast jednostka bez układu hybrydowego ma tych litrów 395. Mówimy oczywiście o hatchbacku. Jak widzicie, pod podłogą bagażnika nie mamy koła zapasowego, nie mamy żadnej dojazdówki, ponieważ to miejsce przeznaczone jest na akumulator od układu miękkiej hybrydy. I jeszcze odnośnie wnętrza muszę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, czyli fotele. Tak jak w wersji N-Line, te fotele z takim ładnym emblematem N mają fantastyczne, naprawdę fantastyczne trzymanie boczne. Gdzieś na łukach, w szybkich zakrętach nie będziecie przesiadali się na fotel pasażera, nie będziecie z tego wypadali, możecie skupić się na prowadzeniu samochodu, na samej jeździe. I co ciekawe, nie dość, że tak fajnie trzymają, to są bardzo wygodne. Przy czym, ja tu muszę zaznaczyć i dać taką bardzo dużą gwiazdkę, bo na pewno nie dla każdego. W ten fotel po pierwsze trzeba się przypasować, trzeba się w nim zmieścić i trzeba sprawdzić, czy właśnie dla Ciebie ten fotel jest wygodny. Bo mogę się założyć, że jak zbierzemy tutaj 10 osób, to kilka powie dokładnie tak jak ja, a kilka powie totalnie coś przeciwnego. Nie na zasadzie, że jest troszkę inaczej, ale powie, że te fotele męczą, są niewygodne, są złe. I oczywiście te fotele złe nie są, ale są one mocno specyficzne, są dość wąskie. I po prostu trzeba koniecznie je sprawdzić gdzieś na dłuższej trasie, przypasować do siebie. Na pewno ich zaletą jest to, że nie mają zintegrowanego zagłówka, czyli możecie tutaj troszkę pokombinować. Czyli nie takie prawdziwe kubełki, ale jednak dość specyficzne i zwróćcie koniecznie na to uwagę, żeby nie było potem jakiegoś problemu. I ostatnie rzeczy odnośnie wnętrza. Mamy tu Android Auto i Apple CarPlay. Niestety tylko po kablu, także troszkę szkoda. System audio jest dość przeciętny. Nie zrobił na mnie jakiegoś dużego wrażenia, także nie będę mu poświęcał zbyt dużej ilości czasu. Na pewno bardzo duży plus, że w 2023 roku i w erze nowoczesności Hyundai potrafił pozostać przy przyciskach i pokrętłach do sterowania klimatyzacją w samochodzie. To jest oczywiście najprostsze, najbezpieczniejsze i najlepsze rozwiązanie, jakie jest. Nie te wszystkie dotykowe kombinacje. Klimatyzacja jest oczywiście dwustrefowa, czy kierowca, czy pasażer. No i mamy, tak jak powiedziałem, przyciski. Możemy sobie tym wszystkim bardzo wygodnie sterować. W miarę prosty jest też system multimedialny. Ja się tutaj raczej dość szybko we wszystkim łapię, także ja jakichś większych zastrzeżeń nie mam. Skracam troszkę mówienie o tych systemach multimedialnych, bo od pewnego czasu ja w zasadzie cały czas jeżdżę podpinając telefon i po prostu mam podłączony Android Auto i coraz mniej te systemy fabryczne po prostu obsługuję. I moim zdaniem to jest całkiem spoko, bo w zasadzie w jaki samochód bym nie wsiadł, no to jeżdżę z dość podobnym układem na wyświetlaczu, więc dla mnie to jest akurat plus. Natomiast ostatnie słowo odnośnie zegarów, które do ery nowoczesności chyba nie do końca pasują, bo nie mamy tu jakiegoś wielkiego ekranu z ogromną mapą wyświetlaną w 4K i miliarda jakichś ustawień. Te zegary są dość proste. W głównej mierze będziecie je pewnie zmieniali przez kliknięcie tego przycisku, czyli Drive Mode. I może do tego sobie przejdźmy, bo w przypadku i30 hatchbacka to jest chyba najważniejsza rzecz, czyli jak tym samochodem się po prostu jeździ. I to jest również ten moment, o który mi chodziło, gdy powiedziałem, że hatchback to nie tylko troszkę inny bagażnik. Ja, jeżdżąc tymi wszystkimi wersjami Hyundai i30, mam wrażenie, że hatchback prowadzi się zdecydowanie najprzyjemniej, najbardziej sportowo, czyli coś, co ja lubię. To oczywiście nie jest nic dziwnego, bo przeważnie tak jest, że jak mamy kombi sedana i hatchbacka, to najlepiej prowadzi się hatchback. Tylko w wielu samochodach niesportowych, czyli takiej klasy popularnej, czyli tak jak tu na przykład kompaktach, ta różnica jest bardzo znikoma, ledwo zauważalna. A tutaj to jest coś, co ja zauważyłem od pierwszego momentu, jak wsiadłem do tego samochodu. Naprawdę w tej wersji, czyli N-Line, to jest jeden z najlepiej prowadzących się kompaktów, jakie są w ogóle na rynku. Najlepiej i najprzyjemniej. Tylko teraz znowu druga bardzo duża gwiazdka. To nie jest samochód dla każdego. Dlaczego? Bo mimo tego, że w wielu testach czytałem, że ten samochód to fajny kompromis między komfortem a prowadzeniem. Ja się z tym w ogóle nie zgadzam. I teraz dlaczego? Tu oczywiście komfort jest zachowany. Tylko ja chyba nie jestem najlepszą osobą, żeby oceniać komfort, bo ja po prostu bardzo lubię sztywne zawieszenia. I mam troszkę inaczej przesuniętą tę barierę.
jestem pewny, że jest bardzo dużo klientów, którzy szukając kompaktu, czyli takiego samochodu trochę dla kierowcy, trochę dla rodziny, ogólnie na co dzień i samochodu do wszystkiego, no to jednak komfort może być również tym, czego szukają. A ten samochód w tym wariancie zdecydowanie stawia na prowadzenie, na precyzję prowadzenia, na odczucia z prowadzenia, a nie na komfort. To zawieszenie jest dość sztywne. Swoje robią też oczywiście koła, bo jak na kompakt są dość duże, mamy tutaj 18 cali, no i 225x40, także jeśli chcielibyście ten samochód, no to jest tutaj pewne pole do popisu czy do zmiany, bo możecie sobie chociażby troszkę pokombinować doborem odpowiednich kół czy gum. Ale tak, zdecydowanie to jest samochód stawiający na troszkę w cudzysłowie sport, prowadzenie, doznania z jazdy. Fajną rzeczą odnośnie układu kierowniczego jest to, że stawia on dość duży opór. Czemu to jest fajne? Bo unikamy takiej sytuacji, gdzie kręcąc kierownicą, gdzieś na szybszych zakrętach, na łukach, podczas manewrowania, podczas szybkich zmian kierunku jazdy, nie ma czegoś takiego, że ta kierownica lata sobie, my nic nie czujemy, nie czujemy połączenia samochodu z drogą. Tu jest inaczej. Przez to, że ten opór jest dość duży, tak naprawdę czujemy wszystko. W dużym skrócie czujemy, gdzie chcemy pojechać, gdzie jedziemy, co robi samochód, czujemy drogę i to jest naprawdę super. Odnośnie wszystkich elementów pakietu N-Line, czyli tych wszystkich emblematów na fotelach, na drążku zmiany biegów, na karoserii. Najbardziej podobają mi się dwie rzeczy. Pierwsza to wloty w przednim zderzaku, które są, naprawdę są, są prawdziwe. Ja lubię takie rzeczy, które jak mają czymś być, to tym po prostu są, a nie na przykład mamy wydech, a tak naprawdę jak się przyjrzymy, to są jakieś zaślepki i ściema. Tutaj wloty naprawdę są i to mi się bardzo podoba, ale jeszcze bardziej podoba mi się dyfuzor. On nadaje i30 taki naprawdę sportowy charakter, bardzo pasuje do tej wersji i wręcz uważam, że w tej wersji on po prostu powinien być. Także super, że naprawdę jest, całkiem fajnie to wyszło. W kwestii wyciszenia, jak na moje ucho, jest raczej przeciętnie. Już od około 100 km na godzinę da się słyszeć szumy powietrza. Także jeśli zamierzacie tym samochodem łykać autostrady, to sprawdźcie to koniecznie, czy dla Was na pewno będzie ok. Jak klikniecie sobie właśnie ten wspomniany Drive Mode i ustawicie tryb Sport, to oczywiście jemu nadal będzie daleko do takiej prawdziwej N-ki, ale wtedy jazda po łukach, po jakichś szybkich zakrętach, ten samochód leci jak po torach. I pewnie dlatego tak mi się on podoba, bo ja takie samochody uwielbiam i coś takiego zdecydowanie chwalę, ale podkreślam, sprawdźcie to dokładnie, a mówiąc sprawdźcie, nie mam na myśli jazdy w koło salonu po jakiejś bardzo równej nawierzchni, tylko jeśli naprawdę chcecie kupić ten samochód, to postarajcie się go wziąć chociażby na te 2 dni, na weekend, pojedźcie na jakieś nierówne drogi, nie wiem, może będziecie podwozili dziecko do przedszkola codziennie, dojeżdżając 600 metrów po jakiejś kostce, po jakichś progach zwalniających i tak dalej, to zobaczcie, czy to Wam pasuje, po prostu. Nie słuchajcie tutaj mnie, nie słuchajcie sprzedawcy, nie słuchajcie innych testów, nie słuchajcie się tego, co przeczytaliście, posłuchajcie siebie, bo samochód kupujecie dla siebie. Jeszcze chwilę odnośnie wariantów. Tu też delikatne zastrzeżenie, bo i30 za każdym razem, jak go uruchamiacie, odpala się w trybie Eco. A to jest jeden z tych samochodów, gdzie między Eco a Sport jest przepaść. Bo w bardzo wielu samochodach, czy jedziecie na Eco, czy na jakimś hardkorowym trybie, to praktycznie nie zmienia się nic, oprócz tego, że macie troszkę wyższe obroty. Tu zmienia się dużo i oczywiście tutaj jest pewne wytłumaczenie, bo to jest samochód do codziennej, normalnej jazdy i w trybie Eco będzie ona i najoszczędniejsza, i ten samochód będzie, że tak powiem, najbardziej miękki, najbardziej taki przyjazny. Ale jest też w tym trybie mocno zdławiony. Po naciśnięciu gazu od razu to odczujecie. Ja pierwsze, co robię w tym samochodzie, to po prostu przełączam na normal. Bo ten samochód w tym trybie jeździ w sumie tak, jak się nazywa, czyli normalnie, a tryb sport to już raczej do jakiejś zabawy. Chociaż to jest jeszcze nadal tryb, mówię o sporcie, w którym da się jeździć w miarę przyjemnie na co dzień. Ale myślę, że raczej normal będzie bardziej popularny. No ale za każdym razem, jak samochód uruchomicie, to ten przycisk musicie kliknąć, no chyba, że chcecie jeździć cały czas w Eco. Muszę też powiedzieć słowo o skrzyni biegów. To jest skrzynia dwusprzęgłowa, siedmiobiegowa i to jest jedna z najlepszych skrzyń, jakie są na rynku. Mnie się tą skrzynią jeździ tak samo, albo nawet bardziej przyjemnie, niż różnymi wariantami DSG, która jest chyba taką najsłynniejszą skrzynią dwusprzęgłową. Jaka jest natomiast przewaga tej skrzyni, czy ogólnie tego napędu, tej skrzyni połączonej z silnikiem, z miękką hybrydą? Ano taka, że nie mamy tutaj tak wielkiego laga, jak w przypadku DSG. Jest pewna zwłoka, ale moim zdaniem zdecydowanie mniejsza. No i ta skrzynia jest również bardzo, bardzo szybka, także fantastyczna robota. Z ciekawostek zobaczcie, co tutaj mamy.
ręczny mechaniczny. To się praktycznie dzisiaj już nie zdarza. I jak jest zima, śnieg, chcecie się pobawić, to super. Ale jaki jest minus? Kolejny samochód, w którym nie ma auto hold. I to również mi się nie podoba. Ja to określam jako wadę, bo to jest samochód w dużej mierze do miasta, gdzie więcej stoimy niż jeździmy, więc niestety tutaj na światłach czy w korku będziemy musieli trzymać nogę na hamulcu. Niefajnie. No i dobra, zmierzając do podsumowania. Wiemy już, że to jest zdecydowanie samochód, mówię o wersji i30 hatchback N-Line, dla kierowcy, dla osób, które zainteresowane są tym, jak samochód jeździ, a nie ile ma miejsca, czy jak duży ma bagażnik, czyli takich osób jak ja. Pytanie natomiast, czy te osoby na ten samochód będzie w 2023 roku stać? Czyli krótko mówiąc, ile takie cacko kosztuje? Ceny Hyundai i30 hatchback na rok produkcji 2023 startują z poziomu 94 tysiące złotych. To oczywiście pierwsza z czterech wersji wyposażeniowych i podstawowy silnik 1.0 z manualną skrzynią biegów. Jeśli chcielibyście automat, musicie dopłacić przynajmniej 9 tysięcy złotych, a wersja z silnikiem 1.5 startuje z poziomu 102 tysiące 800 złotych. Jeśli zamarzyliście sobie 1.5 z automatem, to automatycznie przeskoczyć musicie na drugą wersję Smart, która kosztuje przynajmniej 124 tysiące złotych. Najlepiej wyposażona wersja Executive to już 144 500 złotych, a prezentowana, najbardziej sportowa wersja N-Line to koszt na poziomie 129 500 złotych. Także widzicie, jak to wygląda. Jeszcze jednym bardzo ważnym aspektem odnośnie pieniędzy, które wydajemy na samochód, jest spalanie. No i tutaj dość ciekawa sprawa. W moim teście ten samochód podczas prędkości autostradowych spalał w okolicy 8 litrów. Nawet ciut mniej, także myślę, że to jest całkiem dobry wynik. Na drodze ekspresowej była dość spora różnica, bo moje spalanie to było jakieś 6,2-6,3. Udało mi się na drogach podmiejskich osiągnąć spalanie w okolicy 5 litrów, ale ta ciekawostka, o której powiedziałem. Jak wezmę sobie na przykład skumulowane dane z ostatnich 176 km, w których zawarte jest nagrywanie auta, czyli stoi, ma włączony silnik, nagrywamy sobie z zewnątrz, przyspieszamy, hamujemy dużo, jeździmy wolno gdzieś tam wokół Stadionu Narodowego, gdzie tam widzicie na przebitkach, to nie są dobre warunki do ekonomicznej jazdy czy osiągnięcia dobrych wyników spalania. A ja mam tutaj 8,2. Często samochody, które na przykład w mieście spalają mi właśnie 8,9, to podczas tego nagrywania jakichś ujęć, przebitek, to spalanie mają 14. Szczególnie jak sprawdzamy przyspieszenie, jakieś szybkie ruszanie i tak dalej. No to tutaj jeden z najniższych wyników. W takiej normalnej jeździe codziennej po mieście ja osiągałem wyniki w okolicy 9 litrów, bo mniej więcej tyle będzie palił ten samochód. Pewnie w zależności od stylu jazdy i miasta, po którym będziecie jeździć, to będzie między 8 a 9. Także czegoś takiego musicie się tutaj spodziewać. A, no i zanim się pożegnamy, to jeszcze ciekawostka z rodzaju informacji zupełnie niepotrzebnych. Jak stwierdziłem ja oraz nasz automotovlogowy stick, czyli Grzesiek, którego widzicie na większości ujęć z jazdy, to i30 to jeden z najszybciej jeżdżących samochodów do tyłu. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, czemu to zauważyliśmy, ale nawet to nagraliśmy. Także jeśli lubicie szybką jazdę na wstecznym, to i30 to jest samochód dla Was. A już zupełnie poważnie, bardzo fajny samochód, jeden z najpopularniejszych kompaktów na rynku. Ja to świetnie rozumiem, mimo tego środka, który moim zdaniem jest do zmiany, jest do dociągnięcia do kij. Chociaż to na pewno nie jest przypadek, bo koncern chce te samochody odróżnić w jakiś sposób od siebie. Ale ja bym to zrobił. Ja bym tutaj zmienił środek i wtedy ten samochód byłby bardzo blisko jakiegoś tam kompaktowego ideału. Szczególnie w wersji N-Line. I ode mnie na dzisiaj byłoby to już tyle. Dajcie znać, jak Wam podoba się i30. Szczególnie liczę tutaj na właścicieli tego samochodu, bo na pewno zauważyli rzeczy, których ja przez tydzień siłą rzeczy nie jestem w stanie zauważyć. Także dajcie znać, pomóżmy innym, jakie są wady, jakie są zalety tego samochodu na co dzień, bo może macie jakieś inne spostrzeżenia, także piszcie w komentarzach. Standardowo przypomnę jeszcze tylko o subskrypcji. Dla osób, które tego nie zrobiły, kliknijcie, to nie przegapicie kolejnych materiałów na moim kanale. Szczególnie kliknijcie ten słynny dzwoneczek. I co? Dzięki, trzymajcie się, cześć! Na wstecznym. Patrz. Czujesz to? To jest samochód. Jak ty? Ja zawsze to wiesz, jak do tyłu jedziesz, no to wiesz, ale jakoś wolno, nie? Widziałeś to? Masakra.